Jeśli wygodnie. I zaczynam odliczenie. 10. Zapadasz się coraz głębiej. 6 razy głębiej. 5. Czy ty to nagrywasz, tak? Wchodzisz w trans coraz głębiej. 2 i 1. A teraz, Agnieszko, połącz się z pojęciem anioły. Co widzisz lub postrzegasz? Widzę ze skrzydłami, ale to są tak jakby jakieś zwierzęta latające, tak jakby jakieś smoki. I nie czuję, że to jest dziwne. A powiedz mi, czy odczuwasz coś więcej, czy to już wszystko? Widzę, że to tak, co latało, tak na samym początku, co widzę, to taką ma skórę, taką jak taką gruboskórną, jak te reptyliany, ale z drugiej strony widzę, tak jakby się przemieniło w takiego aniołeczka, takiego w białym ubranku z białymi włosami, takiego o coś takiego. Dobrze. A teraz przejdziemy do kolejnego pytania. Co odczuwasz, gdy wsłuchujesz się w częstotliwości emitowane przez słowo anioły? No, widzę biel. Ale co odczuwasz? To odczuwam. Gdy słyszysz słowo anioły, jaką wibrację? Taki spokój. Częstotliwość. Taki spokój. Jak Gdzie gdy opiekę. dokładnie? W ciele. Gdzie odczuwasz ten spokój? Gdzieś o tutaj. I częściej. Czy to wszystko, czy coś, czy możesz jeszcze to rozwinąć? Ale widzę, że za tym aniołem stoi reptyl. Możesz podać więcej szczegółów? Że widzę, że ten anioł to taka kukła tylko stoi, które ten reptyl porusza je. Odczuwasz lub widzisz coś więcej? Czuję reptyla, ale anioła nie czuję uczuć. Anioł jest tak jakby go widzę, tak jakby to była kukła, która nie ma niczego. A ten reptyl, bardziej czuję tego reptyla, tak jakby po prostu w tym reptylu jest tak jakby energia jakaś. Ja nie mówię, czy dobra, czy niedobra, tylko on żyje, on jest żywy. O, tak, w ten sposób. Widzę, że on jest żywy, bo się rusza, a ten anioł to jest kukła po prostu, bez niczego, tam nie ma życia. Tak widzę. Dobrze. To teraz przechodzimy do kolejnego pytania.
Co widzisz lub postrzegasz w odniesieniu do sytuacji, w której człowiek prosi anioła o pomoc? Co czuję ja osobiście? Tak, co widzisz lub postrzegasz? Ale czy mam sobie teraz wyobrazić, że jak ktoś prosi anioła, tak wyobrazić sobie, czy po Człowiek, prostu... tak, że sytuacja, w której człowiek prosi anioła o pomoc, to co widzisz w tym momencie, co dostrzegasz? No to tak widzę, że ten anioł to jest dalej ta kukła, reptylianim manipuluje i anioł zrobi tak, żeby ten człowiek, powiedzmy, prosi go o jakąś przysługę, to ten anioł tak obiecuje, że zrobi tak, po prostu da mu odpowiedź taką, jaką ten człowiek chce usłyszeć. W ten sposób. Ale dalej widzę tego anioła jako kukłę, którą ten reptylian manipuluje. Nie ma to jest kukła taka, wiesz, jak są na przykład lalki dla dzieci, która i człowiek, masz człowieka i lalkę, no to widzisz, lalka jest... Marionetkę. Tak, o tak, o tak właśnie widzę. Dobrze, przechodzimy do następnego pytania. Kto lub co odpowiada na wezwanie pojawia się, gdy prośba o pomoc pochodzi od osób należących do różnych tradycji religijnych? Marionetki tych religijnych, tradycji religijnych. Bo czy za tym... możesz rozwinąć tę myśl? No to jeżeli katolik wierzy, jest katolik wierzący w Jezusa i Matkę Boską, to przyjdzie Matka Boska i Jezus. Jeżeli to jest muslim, który wierzy w Allaha, to przyjdzie Allah. A to jest to samo, to jest to samo marionetka. Tych samych ludzi z, behind, za nimi. Za nimi są ci sami ludzie, ci sami reptylianie, ta sama energia, ci sami, a tylko zmieniają te marionetki. Dobrze, przechodzę do kolejnego pytania. Czy anioły są połączone lub powiązane z ludźmi? Tak lub nie? Widzę, że tak. Widzę takie niteczki białe. Jeśli tak, to które anioły? Które anioły powiązane są z ludźmi, tak? Tak. No to tak, widzę też jakichś ciemnych aniołów. Widzę też aniołów. Rozwiniesz. Widzę też ciemnych aniołów. Widzę też tych jasnych, białych takich aniołów. I pytanie było, jak są powiązane z ludźmi, tak? Pierwsze pytanie było, czy są połączone lub powiązane z ludźmi. Odpowiedziałeś, że tak, więc kolejne pytanie było, które anioły są powiązane z ludźmi. Teraz mnie zapytaj, jakie powiązanie? O jakie powiązanie tu chodzi? Pytanie brzmi, czy anioły są połączone lub powiązane z ludźmi, tak lub nie? I twoja odpowiedź... Są powiązane. Są powiązane tak. W sensie, że człowiek wierzy w nich. Widzę z tej strony, aczkolwiek też widzę aniołów powiązane z ludźmi. Tak jakby to z dwóch stron działało. Ale to ja widzę, widzę tych białych aniołów i widzę za nimi, widzę jakiś taki ciemny anioł wyszedł, który jest czarny. I właśnie jest pytanie, które anioły są powiązane z ludźmi? Te białe. Czy te białe. Czy możesz je jakoś nazwać? Coś widzisz? Możesz rozwinąć tą myśl? Wiesz co, dalej to widzę jako te marionetki, aczkolwiek widzę, że one tak jakby
są pomóc tym ludziom. Tak jakby, powiedzmy, ten człowiek, który wzywa tego anioła, który się modli, to ten anioł mu pomoże, aczkolwiek tym aniołem porusza ten reptyl. Tak widzę. Dobrze. Dobrze. To przechodzimy do kolejnego pytania. Czy anioły posiadają DNA? Tak, nie, czy częściowo? Widzę, że tak jakby było jakieś DNA. Jeśli tak, to opisz poszczególne typy aniołów. Widzę takich mniejszych aniołów i takich większych aniołów. Tak jakby tych archaniołów takich stoją wyżej i są większe. I widzę, że te mniejsze są tak jakby pomocnikami tych większych. Te większe widzę, że mają większą moc, aczkolwiek przy ludziach stoją ci mniejsi i tak jakby są ci mniejsi podporządkowani tym większym. Kolejne pytanie. Rozszyfruj DNA różnych aniołów oraz zrekonstruuj ich główne cechy charakterystyczne i formy oryginalne. Co widzisz? No, widzę aniołów, ale nie rozumiem rozszyfru aniołów. Rozszyfruj DNA różnych typów aniołów. To tak, widzę tych większych aniołów, widzę to DNA jest takie bardziej większe i tak jakby bardziej złożone. Miało takie jakby więcej odnóg od tej takiej głównej nie wiem, jak to nazwać, elizy, czy tam spirale, jakieś takie jeszcze odnogi, a te mniejsze mają odnogi, ale takie krótsze. Takie krótsze, takie delikatne. I teraz zrekonstruuj ich główne cechy charakterystyczne i formy oryginalne na podstawie tych DNA. Rozszyfruj, jak to jeszcze raz? Zrekonstruuj i główne cechy charakterystyczne i formy oryginalne na podstawie tego DNA. Cechy charakteru. No to widzę, że te ze mniejszymi odnogami mogą zrobić tylko na przykład odtąd dotąd. Dalej ci na górze nie pozwalają im. Żeby, znaczy nie pozwalają. Tak jakby ich użyteczność tylko była odtąd dotąd. Powiedzmy od 1 do 8 i dalej już nie mogą. To taki przykład teraz dałam. To też na podstawie tego DNA. Ci więksi mają to już to inne DNA i mają to władzę nad tymi mniejszymi. Czy widzisz? Widzę, że ci większy tak jakby trochę nie wiem, czy może manipulowali, czy nie manipulowali, ale tak jakby nawet nie dali im wzrosnąć więcej. To jest tylko tyle, co zrobić. I to wszystko, tak? Co widzisz tutaj przy tym pytaniu? Czy jest coś jeszcze? No ale dalej to są dla mnie marionetki. Dla ludzi, żeby to jest marionetka dla człowieka. Dobrze, kolejne pytanie.
W odniesieniu do poziomu energetycznego, czy różne typy aniołów emanują lub żyją dzięki swojemu własnemu światłu, czy cudzemu? Widzę, że mają własne światło, ale też oni są, ale też tak jakby są, dlatego że ludzie są. Jakby ludzi nie było, to by ich nie było. Bo tak jakby też trochę tym światłem ludzkim się żywili. Nie mówię, że są połączenie, ale to im światło ludzkie daje też tak jakby życie. Utrzymuje ich trochę przy życiu. Tak widzę. Czy to wszystko? Dobrze, to idziemy. Kolejne pytanie. Czy DNA różnych typów aniołów zmieniało się wraz z upływem czasu? Tak, nie, czy częściowo? Tak. Tak. Jeśli tak, to dlaczego? Wzrastało. Bo jak wzrastało, powiedzmy, świadomość ludzi, to i oni musieli się zwiększać, żeby być wyżej jak człowiek. Bo muszę być zawsze trochę wyżej, ta świadomość anioła, niż tego człowieka. Jak wzrastała się świadomość człowieka, to widzę, że tutaj było tak jakby w jakimś czymś laboratorium, czym gdzieś, tak jakby ich DNA było wzrastane, ale to już to było mechanicznie robione. To nie było ich tak jakby naturalne. Ktoś robił wszystko. Dobrze. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy różne typy aniołów mają ciała emocjonalne? Tak, nie, czy częściowo? Różne emocjonalne, ciała emocjonalne, to co to znaczy? Czy odczuwają emocje? Aha. Po części tak. Jeśli tak, to jakie są ich cechy charakterystyczne? Widzę, że mogą być empatyczni, że mogą zrozumieć człowieka, jeżeli po prostu ktoś widzę, że człowiek się modli, to oni o tak właśnie, o tak, o coś takiego robi, tak, że tak, rozumieją, że wysłuchuje w ten sposób. Tak To jakby wszystko? potrafił zrozumieć, tak jakby potrafił zrozumieć człowieka. Czujesz też, czuję też tak jakby ludzko, tak jakby miłość, taką jak ludzie odczuwają, taką stąd. Coś jeszcze, czy to już wszystko? Ale widzę, że oni są zaprogramowani w ten sposób przez tych reptylianów. Aha. Czyli to jest program. No tak to widzę, no, tak widzę. Że to jest sztuczne. Widzicie, że to jest sztuczne. Dobrze. To co, idziemy do kolejnego pytania, czy coś jeszcze tutaj chcesz, coś jeszcze widzisz? Czy to wszystko? Nie, to wszystko. O, co jeszcze widzę? Widzę, wiesz co? Mam takie przedstawione sytuacje księdza i ktoś idzie do spowiedzi. I widzę, że ten ksiądz współpracuje z reptylianami i to, co ludzie przekazują, to on reptylianom przekazuje. Coś jeszcze widzisz, odczuwasz? Widzę współpracę księży z reptylianami. Ale to jest ksiądz, Ciekawe. jako ksiądz, ja tylko widzę jako człowieka. I widzę, że idzie do niego i mówi mu. I w związku z tym, co on mu przekazał, to oni podejmują reptylianie jakąś tam decyzję. Czy możesz rozwinąć tę myśl, podać więcej szczegółów?
Jakie decyzje podejmują? Idzie tu nawet taka decyzja jak wojna. Coś jeszcze ci przychodzi? Coś jeszcze tam widzisz, odczuwasz? Widzę, że na przykład tak jak w kościele, to też współpracę księdza widzę z reptylianem, pobieranie energii z ludzi. Z tych ludzi, którzy są w kościele. Czyli przychodzą dobrowolnie. Kto? Ludzie? Ludzie do kościoła. Ludzie tak przychodzą do kościoła. Oczywiście oni są zwabiani przez tego księdza, a reptylian jest za tym stoi. Tak. I ksiądz współpracy z tym reptylianem, tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Czy różne typy aniołów mają ciała mentalne? Tak, nie, częściowo. Co to jest ciało mentalne? Czy myśli, tworzy, ma myślokształty? Aha. Widzę, że może mieć. Czyli tak. To jakie są ich cechy charakterystyczne? Cechy charakterystyczne. To znaczy, że może się wczuć, czuję, że może sobie wyobrazić, powiedzmy, idzie człowiek, coś, powiedzmy, modli się tego anioła, to anioł potrafi sobie to zwizualizować i potrafi się wczuć w to. A czy tworzy jakieś myślokształty w tym momencie? No widzę taką, wiesz, chmurkę, że w tej chmurce sobie wizualizuję i nie wiem, czy to jako myślokształt. No chyba może. Poczekaj chwilę. Dobrze. Widzę, że też te anioły niekoniecznie muszą być dobre, te anioły. Widzę, że też ten anioł, oczywiście widzę go to w ten sposób, że on jest, wygląda anioł, a to jest diabeł. I ten diabeł ma te myślokształty i tym myślokształtem może zniszczyć, skrzywdzić tego człowieka. A możesz to rozwinąć? Podać więcej szczegółów? W jaki sposób może go zniszczyć? Tym myślokształtem. Na przykład jakiś taki chodzi mi w ten sposób, że zniszczyć tak jakby tą negatywną energią tym astralu. O to chodzi mi. Tym astralnym, wiesz, tym, czym my nie widzimy tego przez tymi oczami. Ale Czyli masz na myśli ciało subtelne, tak, czyli... Tak, dokładnie tak. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy to już wszystko, czy coś jeszcze tam widzisz? Wszystko? Dobrze, kolejne pytanie. Czy różne typy aniołów mają ciała seksualne? Tak, nie, częściowo. Widzę, że nie. Widzę, że tak jakby część była taka bardzo taka delikatna, których w ogóle to tak jakby nie interesowało.
A są też takie te ciemne anioły, które aż się palą do tej energii seksualnej. Możesz podać więcej szczegółów, rozwinąć to? Widzę to te anioły, te takie ciemne te anioły, takie jakby te diabły, to uwielbiają tę energię seksualną, to się żywią. A są te takie anioły, widzę, takie, w ogóle to ich nie interesuje, nie potrzebują tego. To takie delikatne. Ale pytanie było, czy te anioły mają swoją energię seksualną? A swoją energię seksualną. Widzę, że Czy anioły potrzebują. mają ciało seksualne? Czy mają ciało seksualne? Czyli ciało, było ciało mentalne, emocjonalne i seksualne? Aha, Czy czy mają posiadają? ciało seksualne? Ci tak, co ja widzę. Widzę, że te ciemne anioły mają seks między sobą. A możesz to rozwinąć? Dlaczego tylko ciemne? Dlatego, że widzę, że te białe widzą to, co te ciemne robią, ale nie mają tego w sobie. Nie ma tej. Nie mają ciała seksualnego, tak? No chyba to o to chodzi, że nie czują tego, nie ma i nie potrzebują tego. To tak jakby nie było tego. A widzę, że te ciemne się między sobą. To taki, jakby Dobrze, tak. a możesz to rozwinąć? Dlaczego tylko ciemne to mają, a białe nie? Tak, widzę, że ta energia ich jest bardzo ciężka. I dlatego są ciemni. Tak jakby niby ci anioły, ale to widzę, że to diabły te anioły. Wyglądają jak diabeł, aczkolwiek to anioł. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. On jest ciemny, wygląda jak diabeł, ale wiem, że to jest z tych aniołów grupy. I to wszystko? Czy widzisz lub odczuwasz coś jeszcze przy tym pytaniu? Widzę, że ci białe anioły mają taką delikatną, taką jakby dziecięcą wręcz energię, taką subtelną, a ci tamci mają taką agresywną energię. Agresywną, taką mocniejszą, jak taki facet, porównanie jak jest dziecko i facet taki mocny, zbudowany. Coś takiego, Taki taka energia. grubiański. Tak, ta, o tak właśnie. Taka energia. Dobrze, to w tym momencie zakończyłyśmy część oficjalną i teraz jest część nieoficjalna. Mnie interesuje ten podział na czarne i białe anioły. Czy one są od tego samego bytu, który za nimi stoi, czy jak to widzisz? Widzę, że od tego samego. I Od tego dlaczego te samego. są czarne, a te są białe? Dlatego widzę, Co że to się. decyduje? Widzę, że tamte białe są takie bardzo delikatne, subtelne, a te ciemne są też anioły, ale takie agresywne, które się zmieniają. Może być biały i czarny. I jak jest biały, to przyjmuje taką postać dobrego, o takiego, o, a to jest diabeł, a powiedzmy kończy tą swoją. Tak, widzę tak. Po prostu powiedzmy, przychodzi ten człowiek, który modli się do tego anioła, do tego diabła, który teraz wygląda jak biały, kończy tą swoją, powiedzmy. Kończy się ta rozmowa między, ja tak no, mówię, rozmowa między tym Dobrze. człowiekiem i tym białym aniołem, tym agresywnym.
kończy się, on ten anioł odchodzi, on się zmienia w diabła, już jest ciemny. Skończył tu swoją taką misję i obraca się w ten ciemny, tego czyli diabła. To też jest taka manipulacja, w sensie kamuflaż. Też. I za tym jeszcze stoi, tak jak mówię, ten reptylian. Aczkolwiek te widzę te takie mniejsze, które wyglądają cały czas tak, jak wyglądają. I też stoi za nim ten reptylian. I ten sam reptylian, tak. I ci właśnie biali widzą to, co tam się dzieje z tyłu, że ci się przemieniają, tak? I też widzą tych reptylianów za nich, widzą ich, tak. Wiedzą o tym. No i dlaczego tamte się przemieniają, a te się nie przemieniają? Co wpływa na to? Jaki jest tu czynnik? Widzę to, że ci to się nie zmieniają, oni o tym wiedzą, ale żeby dać tym ludziom jakieś takie otuchy i jakoś pomóc im po prostu, żeby wierzyli, żeby mieli wiarę, że i tak, że będzie, jak to powiedzieć? Czyli oni mają taką inną rolę po prostu. Tak, tak jakby inną rolę, tak? Żeby tych ludzi wstrzymać na duchu, żeby im pomóc, powiedzmy, przejść przez to wszystko. Bo jeżeli ten człowiek przychodzi do tego anioła, on prosi go o pomoc, to ten mniejszy daje mu taki hope, takie wiesz, taką nadzieję. Nadzieję. W jakimś problemie, w jakimś potrzebie. I to robi z serca, tak jakby z serca widzę, z dobrej intencji. A ten ciemny też mu daje to hope, tak jakby, ale to nie jest dobra intencja. A jaka? Co widzisz? Jakie są jego gra, intencje, gra, te prawdziwe? Gra, tylko gra. Wręcz Ale jest zmęczony. Jaki jest cel? Jaka jest intencja tej gry? Jaka jest intencja? Też, żeby temu człowiekowi tak jakby utrzymać na duchu, aczkolwiek to on kłamie, on widzę, że po prostu musi taką tylko robotę zrobić i tyle. I nie ma w tym, tak jakby robił to bez uczucia. Czyli ten biały anioł faktycznie... Ma uczucie, widzę. I faktycznie za tą nadzieją idzie jakieś działanie, pomoc temu człowiekowi modlącemu się? Widzę, że tak. Widzę, że ten człowiek lepiej się czuje. Widzę, że ten człowiek ma większą, nawet zdrowieje widzę, że zdrowszy się czuje, tak wiesz, no bo jeżeli jak mu dostał od tego anioła jakieś dobre słowo, wsparcie, to on się inna fizycznie lepiej czuje, widzę go. A widzę, że ten, który dostał od tego ciemnego anioła, to on nie czuje się fizycznie dobrze. A czy tego ciemnego anioła jesteś w stanie zidentyfikować? Powiedzieć, jak się nazywa i jaką ma formę, jak ludzie się do niego modlą, czyli jak się do niego zwracają? Wiesz co, jak mi powiedziała, żeby go zidentyfikować, to widziałam taką jaszczurkę z niego wyszła. Jak się ludzie do niego modlą? Jakiej nazwy używają do niego? Widzę, że ci ludzie, którzy się do tych ciemnych modlą, to są ci skorumpowani ludzie. Jakiego imienia używają, zwracając się do niego? Albo jakiej formy modlitwy? Co widzisz? Widzę, że są jemu poddani i tak jakby się też jego bali. I cokolwiek on rozkaże, to oni zrobią, bo się go boją. I jakie jest jego imię? Jak do niego się zwracają? Twoje oko mentalne widzi wszystko, wszystko słyszysz, masz dostęp do wszelkich informacji. Widzę, że worship him, to tak jak to się mówi po polsku, worship, modlą się do niego, tak jakby do Boga, ale on nie jest Bogiem.
on by chciał być Bogiem i się panoszy tak jak Bóg i by chciał, żeby wszyscy tak mu się kłaniali, ale nie oddawali wszyscy hołd. Ludzie, tak, ale nie wszyscy ludzie chcą to zrobić, odwracają się od niego tyłem. I jemu się to nie podoba, a ten, co przyszedł do niego worship, to on to robi, mimo wie, że to nie jest Bóg ani nic, ale że ten chce, żeby być jako traktować go jako Bóg, to oni tak robią. I to wszystko, co tutaj widzisz? Dobrze, to pójdźmy jeszcze do, wróćmy do tematu księdza. Ponieważ powiedziałaś, że widzisz sytuację, że jak ludzie przychodzą do księdza i się spowiadają, to ksiądz przekazuje te informacje dalej. I wtedy są podejmowane decyzje. I powiedz mi, rozwiń tą myśl, podaj więcej szczegółów. Jak kontrolować ludzi? Jak zniewolić bardziej ludzi? Jakie ludzie mają lęki? Przekazuję. Żeby w jakim celu? Widzę, że podkręcić ten, że ci reptylianie mają tak jakby maszynę, która podkręca lęk. Tak jakby zwiększa. Czyli używają jakiejś technologii. Tak, tak. Mają tak jakby technologię, która zwiększa te lęki tych ludzi. Na przykład tak jak poczucie winy, to mają takie coś, widzę, na poczucie winy podkręcają i wytwarzają to poczucie winy i to sprawia, że ludzie większe poczucie winy wpadają. Aczkolwiek widzę, że tych obudzonych to nie dotyka. To dotyka takich, dlatego że widzę ich białej energii, tak jakby byli świadomość ich jest większa i ta świadomość im nie pozwala, i tym ciemnym nie pozwoli. To jest po prostu tak jakby nie dotknie ich. A ci ciemni ludzie, którzy są na niższej energii, widzę, że ta energia idealnie na nich, ta technologia bardzo dobrze na nich działa. Czyli jest bardzo kompatybilna, wszystko jest synchronizowane. Tak, a na tych białych to nie jest, nie, absolutnie, oni się nawet odwrócili tyłem do nich, mają to gdzieś. Wróćmy jeszcze do księdza, jak ksiądz przekazuje te informacje dalej, co on widzi, kogo on widzi, w jakiej formie widzi tego reptyliana, reptyloida? Widzę, że ten reptylianin ma głowę reptyliana, ale widzę go w garniturze. Widzę, że jak ksiądz go widzi? Ten tak, ksiądz, który mu przekazuje te informacje. Widzi tak jak powiedziałam, wiesz, tak rękę na przywitanie. Widzi go w garniturze, ale głowę ma reptyliana. Tak go widzi. Ksiądz wie, kto to jest. Ten ksiądz wie też dokładnie, doskonale wie, co on robi. Czyli oni są w spółce. Współpracują, tak. Współpracują ze sobą. Tak, tak, tak. Widzę, dobrze, że też ten reptylianin dostarcza mu złota. Daje mu kapki złota za to, za czyli to jego transakcja wiedzy wiązana. Tak. A ten ksiądz to świadomie robi. On doskonale wie, kto to jest. Czy jesteś w stanie? Ale widzę, że on, ten ksiądz, jest tak jakby trapped trochę, że on też tak nie ma wielkiego wyboru. Albo z nimi nie współpracuje, albo będzie zniszczony, albo go nie będzie, albo go zniszczą. Tak też widzę. I to się dotyczy jakiego procentu księży? Czy to jest 100%, czy jakiś, co widzisz? Widzę takich księży, którzy robią to z premedytacją, którzy wiedzą. Widzę też taką garstkę księży, którzy widzą, co się dzieje i nie chcą tego robić. Mhm.
Ale tak, jeżeli nie będą tego robić, to boją się, że im coś się stanie. I Ale robią trochę, aczkolwiek tak robią, żeby też bardzo nie narazić się tym reptylianom, nie narazić się tym księżom, którzy mają nad nimi władzę i żeby jakoś nie bardzo skrzywdzić tych też ludzi. Ale powiedz mi procentowo, ile procent księży jest Mały takich, procent którzy księży. małe? Widzę, że jest ich trochę, ale nie, oni nie mają takiej siły, przewagi. Bo widzę, że ten jeden ksiądz ma tak jakby przewagę nad tymi 100, 200, 400 księżmi. Taka przewaga Czyli jest. jest bardzo wysoko w hierarchii. Tak. A możesz powiedzieć położenie geograficzne tego księdza, akurat którego widzisz? Wiesz, mi tutaj się nasuwa Watykan. No tutaj widzę tamtą stronę. Tamtą część widzę. Dobrze, dobrze. Czy no? Ci, wiesz, to mniejsi hierarchia, to ja widzę, oni mają niewiele do powiedzenia. Są tak dalej porozrzucani, ale oni nie mają, wiedzą, co się dzieje, ale oni nic z tym nie mogą zrobić. Dobrze. Czy to wszystko? Czy coś jeszcze widzisz lub coś czujesz? To wszystko. To wszystko. Dobrze, to rozłącz się ze wszystkimi, Na jeden wracasz do swojej rzeczywistości, do teraźniejszości tutaj. Na dwa twoje ciało budzi się. I czujesz się szczęśliwa i na trzy otwierasz oczy. I witamy. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
Może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o de ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo wtedy bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.